Na drugim forum rolników i agrobiznesu świnie gościmy pana profesora Zygmunta Pejsaka, który będzie mówił na temat programów szczepień w stadach trzody chlewnej. Panie profesorze, z punktu widzenia naukowca i praktyka, proszę powiedzieć, jakie jednostki chorobowe możemy najczęściej spotkać obecnie w polskiej produkcji? Ja bym powiedział, że zaskakująco dużo, ale co najczęściej i co w zasadzie powszechnie w naszej produkcji występuje w tej chwili, to jest adenomatoza, to jest pierwsza sprawa. Bardzo często mamy do czynienia z PRRS-em, czego nie doceniamy. Ogromna liczba stad jest dotkniętych PRRS-em, które jest naprawdę poważną chorobą, bo ten wirus uszkadza układ immunologiczny, ale lekceważymy ten problem, jakkolwiek mamy bardzo dobre szczepionki już w tej chwili. Czy PRRS bym wymienił na drugim miejscu. Patrząc na to, jako pora roku się zbliża, mamy też dużo grypy i też możemy ją zapobiegać poprzez solidne szczepienia dywanowe loch. Mamy parwowirozę powszechnie występującą. Pewne choroby, które kiedyś powszechnie występowały, jak kolibakterioza, nie jest to już taki problem jak był, ale na przykład zakaźne zanikowe zapalenie nosa, które nazywamy też nosorywką, znowu się pojawia dosyć często. Mamy świetne szczepionki na tą chorobę, ale trzeba też, tak powiem, zrobić właściwe rozpoznanie, żeby szczepionkę wprowadzić. Ja bym podsumował, że mamy wiele chorób, tylko ponieważ nie badamy, to nie wiemy, co mamy. Czyli pierwszym krokiem w diagnostyce to jest właśnie zorientowanie się, jaki status jest w danym stadzie. Ale czy możemy powiedzieć, że szczepionki są panaceum generalnie na występujące choroby? Ja bym powiedział, że w dzisiejszych czasach to ja stawiam na pierwszym miejscu bioasekurację, w tym odpowiednią dezynfekcję, mądrą dezynfekcję. Bioasekuracja na pierwszym miejscu na pewno. Powiedziałbym, na drugim miejscu stawiam dobrostan, też w aspekcie zdrowotnym, bo po pierwsze, żeby te zwierzęta były utrzymane w komforcie, takim jakim się należy, ale zwierzęta utrzymywane w komforcie na pewno będą dużo bardziej zdrowe niż te, które są utrzymywane w złych warunkach, czyli bioasekuracja, dobrostan i profilaktyka swoista, czyli szczepienia. I uważam, że te trzy rzeczy, gdybyśmy robili, to naprawdę mielibyśmy efekty i wyniki produkcyjne takie, jak mają Duńczycy, Holendrzy, czy Niemcy, czy Austriacy. I co uzyskalibyśmy? Uzyskalibyśmy jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz, że ograniczylibyśmy stosowanie antybiotyków. W krajach rozwiniętych stosowanie antybiotyków jest pod ścisłą kontrolą przede wszystkim. Wiemy, system żółtych kartek znany. U nas już w profesjonalnej produkcji świń już takie stosowanie na ślepo antybiotyków czy metafilaktycznie jest już chyba bardzo rzadko spotykane. Ja bym powiedział, że coraz więcej gospodarstw, gdzie autentycznie odchodzi się od stosowania antybiotyków. I są już w Polsce fermy, gdzie ogromny odsetek tuczników odchowywany jest od początku do końca bez użycia antybiotyków. Ale jak mówimy, że są takie fermy, to powiedziałbym, że procentowo ich jest niezwykle mało, takich gospodarstw. I niestety uważam, że ciągle nie doceniamy problemu nadużywania antybiotyków w ochronie zdrowia zwierząt. My ciągle jeszcze w bardzo wielu gospodarstwach gasimy pożary, zamiast wprowadzać tą bioasekurację, dobrostan, profilaktykę swoistą. I jak teraz dużo mówimy na ten temat, to także w aspekcie konieczności ograniczania stosowania antybiotyków u zwierząt. To jest bardzo ważny temat. Myślę, że w Unii się na ten temat mówi bardzo dużo, w Polsce trochę mniej. W Polsce możliwe, że trochę mniej, ponieważ naszą tematykę weterynaryjną, ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że zdominował w ostatnich latach temat afrykańskiego pomoru świń. I wiążąc jakby dwa tematy, czyli ASF i szczepień, chciałam pana profesora zapytać, jak wyglądają światowe badania w kierunku szczepionki, czy możemy się jej w ogóle spodziewać? Pytanie skomplikowane. Powiedziałbym tak, nad szczepionką na świecie się pracuje od 50 lat. I w ciągu 50 lat wielu sobie już, że tak powiem, połamało zęby na tym temacie i nikomu się nie udało. A problem wynika z tego, że nawet świnie czy dziki zakażone pełnym wirusem, całą cząstką wirusa, nie są w stanie wytworzyć odporności pozakaźnej. Nie są w stanie wytworzyć przeciwciał neutralizujących. Czyli można powiedzieć, jeżeli zwierzę zakażone pełnym wirusem nie wytwarza odporności, nie jest do tego
no, nie ma takiej zdolności, no to trudno uzyskać dobrą szczepionkę. Myślę, że do szczepionki mamy bardzo daleko. Dużo łatwiej, wielokrotnie łatwiej jest zrobić dobrą szczepionkę na COVID-19 i uważam, że nie ma problemu, bo na koronawirusy w weterynarii mamy, na różne koronawirusy mamy z 20 szczepionek albo jeszcze więcej. I to jest temat łatwy, natomiast szczepionka na afrykański pomór świń to musi być nowej generacji szczepionka. W ogóle myślę, że zupełnie inna od tych, którymi do dzisiaj dysponujemy i musi spełniać wiele zadań, bo ta szczepionka po pierwsze musi być skuteczna, po drugie musi być bezpieczna, po trzecie musi być to szczepionka, którą można będzie podawać doustnie, czyli bo to dziki musimy szczepić doustnie, bo nikt tych dzików nie wyłapie. I to musi być szczepionka, która pozwoli nam na odróżnienie zwierząt szczepionych od zakażonych. Bo to też jest konieczne. Jeżeli ta szczepionka nie będzie tego warunku spełniała, to na pewno Unia Europejska takiej szczepionki do stosowania nie dopuści. Czyli jednym słowem, w moim osobistym przekonaniu, droga do uzyskania szczepionki jest bardzo daleko, musi dojść do jakiegoś przełomu, bo w wielu laboratoriach się pracuje nad szczepionkami. Wielu naukowców mówi, że już prawie mają szczepionkę, ale słowo prawie ma dużą pojemność i myślę, że jeszcze żadna szczepionka no, nie okazała się na tyle skuteczna, że mogła być traktowana jako ta, która już jest badana w warunkach terenowych. Ja myślę, że zamiast dużo mówić o szczepionce, bo dosyć dużo mówimy o szczepionce, powinniśmy dużo więcej mówić o bioasekuracji i dezynfekcji. Czyli zasadniczo pozostaje nam zwalczanie tej choroby w najbliższych latach, jeżeli chodzi o populację dzikich zwierząt, no i ochronę stad przed wdarciem się wirusa do tych chlewni. I jeżeli chodzi o chlewnie, to wiemy, że bioasekuracja jest w zasadzie kluczowym hasłem w tym momencie. Jedynym, bo innej drogi nie ma. Natomiast jak to wygląda teraz w kwestii roznoszenia się tej choroby przez dziki? No bo posypały się przypadki, posypały się ogniska. Wie pani, no można powiedzieć, że w ciągu pierwszych 7 miesięcy czy 8 miesięcy mamy dużo więcej przypadków pomoru u dzików niż przez cały rok ubiegły, prawda? Mamy około 3200 przypadków. Czyli można powiedzieć, że nie dajemy sobie ze zwalczaniem pomoru w populacji dzików. A jeżeli nie dajemy sobie z tym rady, to znaczy, że coraz bardziej nasze chlewnie są narażone na afrykański pomór świń, bo też nie ma wątpliwości, że im więcej dodatnich przypadków u dzików, tym większe ryzyko zakażenia wirusa do stada. Coraz więcej wirusa na polach, w lasach, czyli sprawa jest jasna. Czyli, no, ja zawsze o tym mówię, że ci, którzy są przeciwnikami intensywnego odstrzału dzików, powinni być zawiezieni do chlewni, gdzie z powodu afrykańskiego pomoru świń wybija się na przykład 20 tysięcy świń, zabija się maciory tuż przed porodem, zabija się maciory z prosiętami jednodniowymi czy trzydniowymi, zabija się prosięta jednodniowe, dwudniowe masowo i wszystko to się zabija i później to wszystko się utylizuje. To po pierwsze, no, cierpienie tych zwierząt, po drugie ogromne koszty, ogromne straty, już nie mówiąc o tym, że no, jak słyszeliśmy dzisiaj na konferencji, wszyscy w Europie korzystają z afrykańskiego pomoru świń, a my nic nie możemy skorzystać, nie możemy sprzedać świń ani do Chin, ani do Japonii, ani nigdzie więcej. Czyli mamy ogromne konsekwencje ekonomiczne z powodu blokady tego eksportu. Czyli musimy coś zrobić, żeby ograniczyć ryzyko. Czyli co możemy zrobić? Musimy po pierwsze, ja wam to jest najważniejsze, intensywnie, niezwykle aktywnie zbierać padłe dziki, żeby usuwać ten wirus ze środowiska. I po drugie, bardzo intensywnie odstrzeliwać dziki wokół miejsc, gdzie jest pomór wśród dzików. W promieniu 50 km przypadków u dzików powinny być wszystkie dziki, albo przynajmniej maksymalnie tyle, ile się da, odstrzelone. I ja rozumiem, że tutaj opinia publiczna, ta opinia tych zielonych, nie powinna być brana pod uwagę, dlatego że oni myślą tylko o dzikach, oni nie myślą o świniach. No dzik jest zwierzęciem wolno żyjącym i od zawsze dzik też ulegał odstrzałowi, podlegał odstrzałowi. Zawsze się strzelano do dzików, to nie było zwierzę towarzyszące. Tak samo jak świnie się ubija, tak samo się dziki odstrzeliwało. No tych dzików coraz jest więcej, co byśmy nie robili, z różnych powodów. I trzeba naprawdę przystąpić do intensywnego odstrzału dzików przez profesjonalnych myśliwych.
ale nie mniej ważne, powiedziałbym, jest ważniejszy, żeby bardzo szybko zbierać wszystkie te dziki, które są padłe, płacić za każdego znalezionego dzika padłego, żeby ludzie aktywnie to chcieli zbierać. Bo muszę powiedzieć, że wielu sobie myśli, że jak dzik leży w lesie albo na polu, jak go nie będę widział, to nie będzie problemu. I że tak powiem, nie zauważałem tych padłych dzików, bo się boją, że jak zgłoszą, a dzik będzie dodatni, to stworzona zostanie strefa czerwona i będą konsekwencje tego. Ale jak tak chowamy głowę w piasek, no to powodujemy, że tego wirusa w środowisku jest więcej, a jest więcej wirusa, to więcej zakażeń u dzików. Bez wątpienia ASF jest sprawą już gospodarczą, a nie tylko weterynaryjną i myślę, że mówię w imieniu wszystkich rolników, którzy mają nadzieję na szybką realizację tych postulatów, o których mówi pan profesor i tak naprawdę zaleceń. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.